Jeszcze zanim zaczniemy, taka mała informacja. Jeśli Ci się podoba, oczywiście zostaw lajka w górę. Jeśli jesteś nowy, kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek. No i wszystkich zapraszam do pisania w komentarzu Loris i ja przypnę Wam serduszka. Także dzięki za informację i zaczynamy. Hej, cześć, siema Wam wszystkim. Ja jestem Miki, a to jest kolejny odcinek z FIFA. Tym razem zagramy sobie draft. Jeszcze tego na moim kanale nie było, także jest to premierowy, prestiżowy odcineczek. Jakie tu mamy formacje? 4-2-2, o Jezu. 4-3 ofensywnie jak najbardziej. Liczymy, że wydropi nam jakaś legenda. Dobra, dobrze się zaczęło. Jest Ronaldo na lewe skrzydełko. Bardzo dobrze się zaczęło. W sumie lepiej chyba nie mogliśmy zacząć. Bierzemy sobie Torresa, bo daje nam zgranie. Z Cristiano Ronaldo. Kolejna karta. Tu chyba może być tylko i wyłącznie Pedro, bo jest Hiszpan. Weźmy sobie Pedro. Na razie idziemy pod zgranie. No chyba, że nie będzie nam pasowało, no to będziemy brali największymi overallami. Co tutaj jest ciekawego? Chyba musimy wziąć Fekira niestety. Kurde, fajnie byłoby dał nam jakąś legendę. Dobra, Ander Herrera będzie dawał zgranie z... na pewno z Pedro, także może pójdźmy w tym kierunku teraz. Teraz weźmy sobie tego HP. No takie karty wam szczerze powiem daje dosyć słabe. Tu wybierzmy sobie overallem. Lewa obrona, no... Ktoś z Hiszpanii, poproszę kogoś z Hiszpanii. No i słabo to wyszło, tak. Tu chyba będzie Rosa. W ogóle on się wydaje na dosyć wolnego gracza, ale jest dosyć szybkim piłkarzem, także... O, jest Bonucci, ale... Dobra, bierzemy... Cicho tam. Lecimy dalej, tutaj weźmiemy sobie Godina. No, prawą obronę. Oj. Dobra, tu chyba będzie Carvajal nam pasował. Dosyć nawet spoko. No i bramkarz. Jedna z najważniejszych... Okej, jedna z najważniejszych pozycji i wypadło nam nic. Kogo by tu można było wziąć? Bygowicz? Nie bardzo. Kogoś Reina? Też nie pas. Chociaż pasowałby właśnie z Bonuccim. Hart nie będzie pasował na pewno. Kogo tu? No to chyba Reina trzeba będzie wziąć. Dobra. I lecimy z ławką rezerwowych. Słabo dają nam te karty, bo próbuję... O, jest Messi! Ale poleciało teraz. Messiego dajemy sobie od razu z automatu za Pedro. No wiadomo, nie będzie zgrania z Herrerą, ale to jeszcze się wszystko da załatać. O, jest Thierry Henry! Kurde! Mamy legendę, ale szkoda, że LS. Naprawdę. Bo już jest Cristiano Ronaldo na tej pozycji, ale coś może się uda jeszcze wykombinować. Dobra, jest podsumowanie draftów. No wyszło nam dosyć średnio, bo 176. Tak się prezentuje ten skład. Po zmianach Ronaldo niestety ława. Tak wyszło, niestety. Chyba, żebym... Nie, no tak się nie da zmienić. No to jest najlepsza możliwa opcja. No i co? I przechodzimy do pierwszego meczu. Znalazło nam pierwszego przeciwnika i zaraz zobaczymy... O Jezu. No to widzę, że... Pod taką formację takie karty mu dało, no to nieźle. Thierry, czy to będzie 1-0? Tak jest, pierwsza bramka w 7 minucie. No i to jest legenda, strzelam bramkę legendą, Thierry Henry. On, powiem wam szczerze, jest fajny, tylko jedyny jego taki minus, że jest strasznie wysoki i się nie rusza tak sprawnie, jak ma na karcie, ale zobaczcie to wykończenie. Finezyjnym, po długim w okienko, 1-0, dziękuję. Lionel Messi! Ale poprzeczka! No kurwa! Oj, jakiś wylew typowy, ojej. I Messi, Jezu, ja nie wierzę, jakie to wpadają bramki. Naprawdę, obrona w tej grze to jest jakiś dramat, no. Spójrzcie na ten wylew
Jezu, Messi strzela nam bramkę na 2-0, ale co tu się stało? Prawdopodobnie będzie rage, tak jest. I takim właśnie oto sposobem pokonaliśmy pierwszego przeciwnika. Znalazło nam kolejnego przeciwnika. Mistrz jest tylko jeden. Piłka do Messiego, Messi, lewa nóżka i to jest 1-0, siódma minuta, tym razem strzelamy bramkę Messi. Jeszcze raz Messi, czy to będzie 2-0, Messi, 2-0. Thierry Henry, jest okazja do strzelania bramki, Henry i gol. Ole Bonucci teraz na żółtą kartkę. Ja, typowy wylew. Ale jeszcze Messi, czy to będzie hat-trick? Jest hat-trick, Lionel Messi, że to jest naprawdę coś przyjemnego. Czy to będzie quit-rage ze strony naszego przeciwnika, 4-1 i drugi quit-rage, drugi mecz. Znalazł nam kolejnego przeciwnika. Już jest półfinał draftu i widzę, też jest Thierry Henry, też jest Rose. No. Ander Herrera z dystansu i to jest 1-0 w 36 minucie. Trafiłem na dobrego przeciwnika, szczerze wam powiem, ale Ander Herrera 1-0, aby wygrać ten meczyk i dojść do finału drafta. O, ale teraz mnie porobi, a Asensio strzeli mi bramkę na 1-1. No, przykro. Zobaczmy powtóreczkę. No, nawet widzę, że przeciwnik nie chce oglądać powtórki. Dobra, pierwsza połowa za nami. 1-1. Zobaczcie tam statystyki. No, trochę więcej byłem przy piłce. No, przeciwnik oddał jeden strzał i oczywiście musiał to się zakończyć bramką. Wrzutka na Thierry Gabriel'ego, Bonucci! I to jest gol! Ale wylew teraz obrony. Chociaż... I Messi strzela nam bramkę na 2-2. W 82 minucie. Ole, teraz Messi. Messi, to musi być gol na siłę. Tak jest. 3-2 w 83 minucie. Ale szybka odpowiedź. I Messi znowu ratuje, ale znowu strzela sobie brameczkę. No, powiem wam szczerze, Messi w tym meczu oddałem tyle strzałów. Ale w końcu siadło. Trzeba było na siłę po prostu, żeby bez finezyjnego to za dużo tym Messim strzelałem i wszystko będzie u Courtois. I wygrywamy półfinał. Przechodzimy do finału. Wynikiem 3-2 udało nam się wygnać przeciwnika. Zobaczmy jeszcze na statystyki. No trochę mi się wydaje, że jednak troszkę dominowałem to w tym meczu. No 16 strzałów, 12 celnych, 54 posiadania piłki. No przeciwnik oddał 5 strzałów, z tego strzelił 2 bramki, także... Znalazło nam przeciwnika finałowego meczu i Diego Maradona, Azpilicueta, Valencia, Aguero. Może być ciężko, bo widzimy, że to jest taktyka dosyć taka, bym powiedział, defensywna. Sytuacja, Torres, teraz jest szansa na strzelenie bramki, Fernando Torres! Jak on to obronił? Dobra, jest okazja na kolejną kontrolę, Lionel Messi, Messi. Spróbujmy na Thierry'ego Henry wrzucić piłkę, Henry! Ależ broni ten McCarthy, no, co to jest? To się zemści. I Kun Aguero strzela nam bramkę na 1-0. Tak to właśnie jest. Nie wykorzystuj swych sytuacji, to bramka wpada ci właśnie z przypadku. O Boże. Thierry Henry, to jest rzut karny, panie sędzio. Tak jest. Dobra, bo mam strzałkę. Oczywiście spróbujemy sobie uderzyć tu i w ostatniej chwili zmienię. No to jest niemożliwe, no. Który dostanę bramkę na 2-0. Ale broni Bonucci, Godin wybieg za boisko z wrażenia. Ale Maradona, co tu się dzieje? Typowy wylew naszej obrony. I dostajemy drugą bramkę po niestrzelonym karnym. Także ja chyba już w tym momencie podziękuję tej grze. O Jezu. Rzut karny! No pewnie, standardowy wylew Godina. Jeszcze żebym naprawdę zrobił coś takiego, żebym, wiecie, żeby ten rzut karny... To był z mojej winy, to bym zrozumiał, prawda? Fajnie, tylko że zakolejkowałem pauzę. Dobra, idziemy. Zacznijmy się o prawy dolny. Prawy dolny, rzuciłem się w prawy dolny, ale... Ja nie mogłem tego obronić, on mógł to obronić.
No dobra, gościu, wygrywasz 3-0. Gra ci, no ewidentnie gra ci pomogła. Jestem po prostu bezradny w tym meczu. Ewidentnie gra nie chce, żebym wygrał tego z finału. To jest sytuacja. Dobra, i mamy kontaktową bramkę. Bierz piłkę, Ronaldo, bierz piłeczkę, nie ma co się cieszyć. Bierz piłkę, bo to jeszcze jest no, ciężko, żeby to zrobić. Ale spróbujmy. Messi. I mamy 2-3. Nic dodać, nic ująć. Nie wiem, co robił mój bramkarz w tej sytuacji. Nie wiem, co robił Bonucci w tej sytuacji. No jak ktoś mi powie po tym meczu, że no po prostu gościu był ode mnie lepszy, to chyba znajdę adres i po prostu zabiję, uduszę. Bo to jest... Nie wiem, naprawdę nie wiem, ile można mieć sytuacji, przy których naprawdę nie padają bramki, nie? Dobra, w końcu się skończyła ta... Nie wiem, jak to powiedzieć, ta amatorka. Bo szkoda mi po prostu, Niki, patrzcie. Ach, szkoda, pierwsza kurwa, sytuacja. Gada, szkoda Fernando Torres. Ryja, naprawdę. Jak dla mnie 100% sytuacja. Lecimy dalej. Kolejna sytuacja. Zobaczcie, Thierry Henry do broni McCarthy. Lecimy dalej. Rzut rożny. No broni oczywiście McCarthy, no bo Alex McCarthy, kto to jest? Tu mamy bramki, czy mamy jeszcze jakieś sytuacje, w których broni nie ma? Niestety gierka nie zarejestrowała to. No dramat, dramat. Mam nadzieję, że chociaż w paczkach mi to wynagrodzą w jakiś sposób. Złota paczka za... O Jezu, no dobra, no to może chociaż jakiś walkout, żebym nie czuł się jakiś taki, wiecie, zły, czy coś, taki smutny. Pierwsza paczka, ta słabsza, co w niej będzie? Okej, okay, bez komentarza, chyba że może Rashford, to docenię. Benteke, słabo. Dobra, wszystko wysyłam do klubu, mam pełną listę transferową zapchaną. Duża złota paczka premium. Mam nadzieję, że chociaż walkout będzie. No nie ma walkoutu. Duża złota paczka premium i dają mi takie coś? Czy to jest jakieś... Ej, na poważnie? Na poważnie, gierka? No nic, mam nadzieję, że wam się podobało, ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnych meczach, nie wiem, czy to będzie z draftu, trzymajcie się wszyscy i na razie, cześć.